Cześć! Witajcie w Świetliku Muzycznym. Od czasu do czasu dochodzi do spotkań znanych muzyków. Jeżeli pozostaje z tego jakiś duet, bo spotkali się w studiu lub na koncercie, no to zazwyczaj możemy tego posłuchać i dobrze o tym pamiętamy. Ale w historii miały też miejsca takie spotkania, z których które nie miały na celu rejestracji niczego, tylko tak nie wiem, z ciekawości właśnie spotkania się dwóch różnych legend muzyki. Czasem wydawałoby się Odległych gatunkowo. Takie to, to spotkanie miało miejsce 11 maja 1974 roku. Uczestnikami byli Elvis Presley i zespół LED. Zeplin. Wcale nie było to takie trudne, żeby oni się spotkali, ponieważ mieli wtedy wspólnego promotora, który dał bilety członkom Led Zeppelin, a ci na pewno bardzo się ucieszyli. Elvis Presley to był dla nich bohater, bohater ich dzieciństwa, wczesnej młodości, to w ten oto sposób poznawali właśnie tą świetną, wielką muzykę i samego Elvisa, ale też i nagrań, których, których on swoje wersje śpiewał ale poznając wersję Elvisa, sięgali także po oryginałem, bo to był ten jedyny sposób, żeby się w ogóle o nich dowiedzieć. Oczywiście także klasa Elvisa jako wokalisty. No w ogóle na pewno było to dla nich przeżycie, więc skorzystali z tego. No i właśnie w Los Angeles Forum w Kalifornii znaleźli się na koncercie Elvisa: Robert Plant, Jimmy Page i John. Bona. Ktoś musiał oprzedzić e, króla o tym, że Led Zeppelin są e, na widowni, ponieważ w którymś momencie, m, kiedy akurat jakoś zespół się nie zgrał, e, rozpoczynając piosenkę, Elvis przerwał ją e, i powiedział e, do zespołu: Czekajcie, czekajcie, chłopaki. We start together, fellas, we got Led out there. Zacznijmy jeszcze raz, ale razem. Na widowni mamy Led Zeppelin. Spróbujmy wyglądać tak, jakbyśmy jednak wiedzieli co robimy. Tutaj Elvis wykazał się humorem i dystansem do samego siebie. No na tym etapie swojego życia i kariery miał go już do siebie. Jakąś dekadę wcześniej, kiedy spotykał się z Beatlesami, no wtedy był dużo bardziej ostrożny i spięty. No to był ten moment, kiedy jednak przekonywał się że przestaje być królem, że przyszli młodsi, którzy e, zajęli mu jego miejsce na szczytach list e, przebojów. No, już w latach 70., właśnie, odpuścił, pogodził się trochę ze swoim e, losem e, i właśnie podczas spotkania z Led Zeppelin e, troszkę inaczej już się e, zachowywał, a do tego spotkania właśnie doszło po tym e, koncercie. Może nie od samego początku, ono było bardzo luźne i sympatyczne. E, ale jeżeli w momencie kiedy Jimmy Page wspomniał, że oni nie za bardzo mają czas na robienie prób dźwięku przed koncertami, to Robert Plant do tego dodał, ale gdybyśmy je robili jednak te próby albo czasem jak robimy, no to wtedy jedyne co chce mi się śpiewać to utwory Elvisa, czyli właśnie twoje. Na no co Elvisowi oczywiście te słowa się spodobały. No i zapytał z ciekawością, a który to mój utwór tak śpiewasz? No to Robert Plant powiedział, że bardzo podoba mu się utwór. Love Me. I ten właśnie śpiewa. No i Elvis sobie to zapamiętał. I od tego momentu też sama rozmowa była właśnie dużo bardziej sympatyczna i luźna, z takim dużym dystansem. Członkowie Led Zeppelin bardzo fajnie zapamiętali. To spotkanie, które potrwało około półtorej godziny. Elvis nawet powiedział im, że bardzo podoba mu się ich utwór Stairway to Heaven. Prawdopodobnie był to jedyny utwór Led Zeppelin, który. Elvis y, słyszał, ale wziął także od nich autografy, jak powiedział dla swojej córki Lizy Marie, która miała wtedy lat 6. To jest ta pani, która później, lata później, była przez chwilę, przez półtora roku żoną Michaela Jacksona, a jeszcze później sama próbowała zrobić karierę muzyczną. Wtedy, w latach 70., właśnie jak powiedziałem, miała lat 6, a jej tatuś właśnie spotykał się z Led Zeppelin. Kiedy spotkanie Dobiegło końca. Już szli członkowie Led Zeppelin korytarzem. Na co Elvis Presley jeszcze wychylił się za framugi swojego pokoju hotelowego, śpiewając utwór Love Me właśnie ten wspomniany wcześniej. Na co Robert Plant odwrócił się i zaczął także to śpiewać i w ten oto sposób dosyć ciekawy wykonali ten utwór. Było sympatycznie, więc spotkali się jeszcze raz w posiadłości Elvisa Presleya w Memphis. Tam bawili się, mieli dosyć ciekawe zabawy, na przykład wymianę biżuterii. Później na sam koniec, kiedy już może powodów czy sposobów do zabawy zaczynało brakować, no to Elvis Presley zaproponował, żebyśmy może wymienili się portkami, na co od razu swoje opuścił w dół. John Bonham nie skorzystał, ale zaśmiał się serdecznie, że Elvis właśnie jemu taką propozycję złożył. Spotkali się ostatni raz na lotnisku w Baltimore w 1977 roku. To już było niestety tuż przed śmiercią Elvisa. Presley'a. Tyle w tym odcinku świetlika muzycznego. Zapraszam na kolejne. Oglądajcie, słuchajcie, subskrybujcie, komentujcie. Czekam na to z niecierpliwością. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Cześć. Czekajcie, 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 chłopaki. Spróbujmy jeszcze raz razem. Mamy na widowni. Czekajcie, czekajcie, chłopaki. Spróbujmy, e, spróbujmy, że e, ofiarował im